Cześć, jestem Marta. Przed chwilą zdałam egzamin w Wordzie i uczyłam się w szkole kursant z panią Marcinkowską, którą serdecznie polecam. Jest bardzo wyluzowana, ale też bardzo konkretna. Pilnuje wszystkich zasad. I jestem bardzo szczęśliwa. Uczyłam się jakieś pół roku i zdałam za pierwszym razem. Okej. Ten kurs trwał twój pół roku, a z jakich względów tak długo? Wyjeżdżałaś gdzieś? Wyjeżdżałam gdzieś. Wypadek. Tak? Ale to chyba można wyciąć. Ale co bywa, zdarza się, no wypadki są. No był. Ja miałam wyjazdy. Tak, były wyjazdy. Pani miała wyjazdy. Tak. Rozumiem. Gratuluję oczywiście za egzaminu. Teraz pytanie standardowe moje, które zadaję wszystkim. Czy ten egzamin wydaje się trudny? Egzamin jest przerażający i na pewno stres na początku ściska żołądek niesamowicie, ale jak już się pole manewrowe skończy, to trochę jest lepiej. Jak większość właśnie kursantów tak się wypowiada, że to pierwsze zderzenie z egzaminatorem jest dosyć trudne, tym bardziej, że miałaś taką wymagającą bardzo egzaminatorkę. Tak. Jak ma ksywę ma Shakira, może powiedzieć? Nikt nie wie, o co chodzi. Tajemnicze nie wiedzą. Najważniejsze? Tak. W każdym razie, jakieś miała do ciebie uwagi odnośnie jazdy? Miała uwagi, że jeżdżę za szybko jak na pogodę, bo dzisiaj padało, a ja jechałam 40 na godzinę z ograniczeniem 50 na godzinę. Wszystko przeżyła. No to dobrze. To się cieszę, naprawdę. Ważne, że egzamin jest zaliczony i to za pierwszym razem. Dokładnie. Podkreślamy. Warto podkreślić, że jeździłyśmy z Martusią tuż przed egzaminem na jazdach dodatkowych, co też się bardzo przyczyniło do tego, że egzamin został zdany za pierwszym razem. Właśnie. Bo kursanci nawet dobrze przygotowani, którzy kończą kurs i robią przerwę, nawet miesiąc, już nie mówię o tam dłuższych przerwach, ale to miesiąc już daje nam jako instruktorom informację, że pewne elementy mogą nam uciec. Mogą gdzieś być zapomniane, dlatego że jest wszystko świeże. Pamiętajmy, że generalnie uczymy się wielu wątków związanych z jazdą. Nie tylko przepisy ruchu drogowego, ale te zasady egzaminacyjne też są istotne. Co jest po kolei, co jest ważne. Ostatnio miałem kursantkę, z którą nagrywałem. I oblała egzamin za pierwszym razem, bo się nie upewniła. Taki drobiazg. Ja mówię, co? No właśnie, nikogo nie zabiłaś, nikogo nie potrąciłaś i tak dalej, ale egzamin nie zaliczony. No właśnie, bo to są te zasady egzaminowania, które są uzgodnione. My je staramy się przestrzegać i was uczyć tego wszystkiego, ale właśnie te przerwy nie wpływają na to, żeby było lepiej, a jest właśnie gorzej. Dlatego to przypomnienie jest mega ważne i cieszę się, że tutaj Justynka ci zasugerowała tą jazdę przed egzaminem rozgrzewkową, bo wtedy też to daje efekt taki, że my też mamy pewność jako instruktorzy, że dajemy pieczątkę przysłowiową, że będzie dobrze. Się podbijamy, że jesteście, aby na pewno przygotowani pod egzamin. Martusia, ja ci gratuluję. Życzę szerokości gumowych drzew i mam nadzieję, że nie odjeździsz autkiem. Bardzo chętnie. No, także jeszcze jak raz to chcesz. Gratuluję i wszystkiego dobrego życzę. Super, dzięki. Dziękuję. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Co mogę wygrać? Marta, proszę pokręć, zobaczymy, co ci się uda wygrać. Do wygrania są wczasy, Mercedes albo jakiś inny pojazd. Trzy. Oczywiście żartowałem. Tak będzie, jak będzie prawo jazdy, będzie kosztowało 2,5 tysiąca euro, jak w Niemczech. Pani wygrała czapkę. Czapeczkę. O, to super. Będzie pamiątka. Jeszcze od ciebie dorzucimy. Masz jakiś kubeczek dnia? Kubek jeszcze, jakbyś mogła. Na pamiątkę. To dla wszystkich, co zdają, czy za pierwszym razem? Za pierwszym razem? Dobrze. Pierwszy, to jest nagroda. Tak, to jest dodatkowe. Gratuluję pani zdania egzaminu za pierwszym razem. Dziękuję bardzo. Super. O, super. Super. Super, Bobo. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję. Powodzenia. Dziękuję. Cześć. Powodzenia na drodze.